Cześć, nazywam się Janusz Stanecki i jestem waltornistą Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Jestem pierwszym waltornistą i ten film, mam nadzieję, jest rozpoczęciem pewnego cyklu, który mi się zawsze marzył. Zawsze miałem wielkie pragnienie, żeby nagrywać solówki waltorniowe z różnych utworów, takie, które tutaj realizuję razem z orkiestrą. I też chciałbym też je skomentować w jakiś sposób. Chciałem jakieś swoje dać uwagi, ewentualne jakieś triki, podpowiedzi. I pierwszym utworem, który chciałbym dzisiaj zagrać, z którego chciałbym zagrać solówki, to Ognisty ptak. Właśnie jestem świeżo po koncercie, który realizowaliśmy tutaj z dyrektorem Maksymiukiem. I z tego Ognistego ptaka chciałbym zagrać trzy solówki. Jest ich więcej. Faktycznie ten utwór obfituje w różne miejsca, gdzie waltornia pierwsza jest bardzo słyszalna. Natomiast ja chciałbym skoncentrować się na trzech takich chyba najbardziej charakterystycznych. Pierwsze solo jest już w pierwszej części, po dosyć długim wstępie kontrabasowym i violoncellowym. Następuje taka solówka. O czym trzeba pamiętać? Po pierwsze, tutaj ważny jest rytm, a właściwie utrzymanie się w tempie, bo jest takie wrażenie, grając tą solówkę, że jest się w poprzek orkiestry i troszeczkę tak jest, więc bardzo istotne jest to, żeby patrzeć na dyrygenta, realizując to. Nie jest specjalnie długa solówka, więc myślę, że łatwo jest kontrolować po prostu rękę dyrygenta i grać po prostu razem z nim, tak żeby to wszystko się spinało w jedną całość. I druga rzecz to dynamika. Pomimo tego, że to jest z tłumikiem, co sugerowałoby, że to ma być dosyć cicho, to jest to zdecydowane solo na tle smyczków i warto tutaj dać troszeczkę więcej, żeby był właśnie słyszalny ten konkretny dźwięk. To bardziej chyba kompozytorowi chodziło o to, żeby był charakterystyczny dźwięk, a nie żeby było tutaj specjalnie jakoś cicho. Drugą solówką, którą chciałem omówić i zagrać, ona znajduje się w trzeciej części, w korowodzie. I są to właśnie dwa powtórzenia tego samego motywu. I po czterech taktach. Ale bardzo ładna, bardzo romantyczna. W ogóle cała ta część, korowód, obfituje w różne takie miejsca, fragmenty, gdzie właśnie waltornia gra solowo. Czasami są to bardzo krótkie wstawki, dosłownie dwutaktowe. Szczególnie ostatnia linijka, tutaj uczulam na te dwie solówki. To są drobne, dwutaktowe solówki, ale jednak dosyć trudne. Szczególnie, że jest tam orkiestra całkowicie wyciszona i gramy tutaj całkowicie sami. Także polecam uwadze w ogóle całą tą część, korowód. I ostatnia solówka, chyba najbardziej słynna, każdy myślę kojarzy, jest wiele wykonań na YouTubie tej solówki. Polecam serdecznie sobie posłuchać, jak to jest z orkiestrą. To jest solówka z finału. To jest melodia, która otwiera w zasadzie finał całego utworu. No może najpierw zagram. Bardzo piękna solówka, bardzo, bardzo fajna muzyka, też dobrze napisane, bo to nie jest jakoś bardzo wysoko, zaczyna się to od cis dwukreślnego. I co tutaj jest bardzo istotne? Pierwsze, to ta solówka jest po części Bergquest, w której gra, tam jest słynny solo fagotu i oboju, przede wszystkim fagotu.
I to jest ten czas, gdzie możemy wylać wodę, ponieważ wcześniej mamy tą część charakterystyczną dance infernale, gdzie no, mamy, jest dużo, generalnie dużo się dzieje, jest bardzo dużo takiego ekstensywnego grania, bardzo wysoko, i, no, więc może się zebrać ta woda, także pamiętać, żeby wylać w tym czasie właśnie wylać tą wodę. Druga sprawa to liczenie. Co prawda przed tą solówką jest bardzo charakterystyczny fragment, gdzie smyczki tak progresywnie schodzą w dół na tremolo, ale warto liczyć, tak, przypilnować się. I pomimo tego, że no, na pewno są nerwy, ale starać się zagrać tą solówkę bardzo spokojnie, bardzo powolutku. Tutaj jest, znaczy może nie wolno, ale tempo jest tutaj półnuta 54. Zwykle, raczej na pewno jest to machane na 3. Tu jest tempo 3 drugie, metrum 3 drugie. I fajny jest efekt, jeżeli zagramy to bardzo spokojnie, pięknym dźwiękiem, tą pełną frazą, nie starać się właśnie, żeby to była taka jedna piękna fraza, i wtedy jest właśnie ten efekt właśnie, że tu otwieramy coś, otwiera się takie niebo po prostu, ta waltornia po prostu wprowadza ten finał. Potem dużo się dzieje, potem jest przyspieszenie, potem wchodzi flet, ale my tutaj spokojnie, my jesteśmy panami sytuacji i tutaj nie to dyrygent powinien się dopasować do nas i orkiestra, a nie odwrotnie. Także tutaj z dużym, dużym spokojem starać się właśnie jak najpiękniejszym dźwiękiem, spokojnie, i to wtedy jest ten właściwy efekt. Dobrze, i to są te trzy solóweczki, które chciałem zagrać i coś tam powiedzieć o nich. To taki pierwszy film, więc z pewnością nie jest on doskonały, ale mam nadzieję, że będę nagrywał więcej i mam nadzieję, że się to w jakiś sposób przyda Wam. I to by było na tyle na dzisiaj. Mam w planach jeszcze nagranie Symfonii Franka, którą niedawno graliśmy, którą miałem okazję też realizować. No i jest jeszcze cała masa po prostu utworów, które chciałbym nagrać, także mam nadzieję, że faktycznie że się uda. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.